Mam dla Was fajną akcję. Razem z Mubi.pl, czyli porównywarką najtańszych ubezpieczeń OC i AC, przygotowaliśmy dla Was cashback o wartości 150 zł. Wchodzicie w link, który podałem w opisie tego filmu, robicie kalkulację, ja zrobię dla najmocniejszej dostępnej na Mubi A klasy i jeżeli spodoba Wam się jedna z ofert, uznacie, że jest dla Was, kupicie ją, dostajecie przelew 150 zł na konto bankowe. Jeżeli Wam się jeszcze nie kończy ubezpieczenie, to i tak warto. Możecie już dziś zarezerwować sobie tą opcję i trzymać zwrot 150 zł dla siebie przez rok. A teraz zapraszam do oglądania. Mercedes A45S AMG 421 koni w dwulitrowym silniku. Dzień dobry. Silnik jeszcze ostatnie kilometry na dotarciu, bo ledwo co tydzień temu z salonu wyjechał. Wnętrze z zarąbistymi kubełkowymi fotelami, które wyglądają już ładnie, a co dopiero jak usiądziesz. Fotel jest nie tak głęboki jak w AMG GTR-ze albo GTS-ie, ale daje radę. Naprawdę czujesz się komfortowo, bo to mimo wszystko ma być auto na daily. Maska z tym charakterystycznym drapieżnym wyglądem, no maska jest przepiękna w tym samochodzie. Z tyłu jest całkiem dużo miejsca. Nie jest to oczywiście Maybach, ale no ale to mi się nie podoba. W RS3 są fajne takie, w wyposażeniu takie fotele z dziurkami, jakkolwiek tego nie nazwać, to bardzo fajnie wygląda. Fajnie, że tu jest ojku, podłokietnik. A proszę, jeszcze się otwierają. No to mówię, jak w Maybachu, Mercedes się postarał. Tylko że, słuchajcie, jedna wada, ja jeździłem tym autem na Uberze i będziecie niedługo widzieli film na Uberze przejazdy, który naprawdę wyszedł świetnie, tylko że troszeczkę za krótko, ponieważ tu nigdzie nie ma wejścia USB, żebym podładował sobie kamerę. No i mi się rozładowała kamera GoPro. Teraz ładuję, bo znalazłem tą przejściówkę do zapalniczki, ale normalnie nie ma. Są tylko te USB-C tak zwane. O, czyli te. To, dokładnie to. Bardzo duży szyberdach, przez który nocą można podziwiać gwiazdy. Zaprezentuję Wam jeszcze, jak mniej więcej to wygląda, jeśli chodzi o wydech. Dam go na rejs, bo na komforcie w ogóle go nie słychać. Ale na trybie rejs jest to coś takiego na wolnych obrotach, ale jak dodasz gazu, to nic się totalnie nie dzieje. Jest takie coś jak takie pierdnięcie, niewielkie, ale no wykastrowali silnik, no wykastrowali motoryzację, część motoryzacji i musimy się z tym pogodzić, ale prawda jest inna, jeżeli jedziesz tym autem, ponieważ strzela z wydechu jak popa prany. Jedziemy się przejechać. Samochód w tym momencie ma przejechane 1501 km, więc oficjalnie wszelkie limity zerwane, tryb race jest już dotarty, więc słuchajcie, pierwsze, albo zróbmy procedurę od razu. 1500 km, mam zgodę właściciela pojazdu na uruchomienie procedury launcha. Trakcja off, pedał hamulca, pedał gazu i pierwsze w życiu przyspieszenie od zera na launchu. Launch control, akcja! Oho! Pierdziele! 6,9 do setki! Muszę zwolnić, przepraszam. Wow! To mnie bardzo zaskoczyło, bo... No ten samochód można porównać do RS3, ale tak poważnie mówię. I dźwiękiem, chociaż tutaj ten dźwięk jest taki... No nie wiem, w najnowszych RS3-kach, 2019 rocznik na przykład, już ten dźwięk jest trochę spierdzielony, a tu to jest 2020 rocznik. No i dźwięk jak normalnie w Need for Speedzie. Wow. Ja to jestem w szoku. Jak on szczelo. Pyk, redukcja. Mały gokarcik. Nie no, ten dźwięk jest świetny. Jak on strzelu. Słuchajcie,
jeżeli twoje uda po przejechaniu 2 minut samochodem sportowym są sztywne, to wiedz, że naprawdę jesteś, siedzisz na dobrym miejscu, siedzisz na dobrym fotelu. Jakie wrażenia z jazdy daje ten samochód? Ja myślałem, szczerze, teraz totalnie bądźmy szczerzy, zanim wsiadłem do tego auta, nawet dzisiaj rano, spodziewałem się, że ten samochód będę musiał opisywać nie tak jak chcę. Czyli pierwszy raz zrobię coś wbrew sobie i powiem na przykład wam, że fajny samochód, bo lubię Mercedesa, ale nie będę miał frajdy z jazdy. A tu frajda z jazdy jest ogromna i jestem zaskoczony. No, widzicie reakcję osoby, która ma na co dzień styczność z takimi autami. Ja naprawdę jeździłem dość sporą ilością takich samochodów, nawet mocniejszych. I mimo wszystko go-kart. Ten samochód da mi dużo frajdy z jazdy przez ostatnie 2 km. Ja pierdzielę, masakra, ja nie chcę z niego wychodzić. Środek tak naprawdę totalnie to samo co w A35, który widzieliście już rok temu na moim kanale. Film za 3.5. Tylko że mocniejszy silnik. No i troszeczkę większy ten samochód. Mamy 2, 3, 4, 5 trybów w sumie. Sportowy, Sport Plus i Race. Ja jeżdżę w sumie tylko na Race'ie chyba dzisiaj. Strasznie denerwuje mnie ten panel, bo on jest funkcyjny, to znaczy klikasz coś i tu się coś robi, takie przerzucasz. I bardzo, bardzo często nawet kablem można to ruszyć i to mnie strasznie denerwuje. Poza tym, powiedzcie mi, do czego ten grzyb służy. To jest w ogóle bez sensu. Trzymasz to po prostu i to nie ma żadnej funkcji, nie ma żadnego przycisku, nie możesz nic przestawiać tym. Totalny bezsens, jakby, nie wiem, chyba chcieli zachować po prostu tą gałkę skrzyni biegów. Ale no tego AMG nawet tutaj nie mam. No nie podoba mi się, no po co to jest? No ja się trzymam kierownicę, albo za kolano dziewczyny trzymam, a nie jakąś wajchę. Jak jestem sam, to sobie, nie wiem, wolę Alcantarę podtrzymać. Bo w sumie Alcantara jest dość fajna, cała kierownica pokryta Alcantarą. Jedyne co mi wadzi w tym aucie, tak teraz sobie uzmysłowiłem, to jednak ten kolor, bo nie chciałem o tym mówić, chciałem przemilczeć sprawę mojego osobistego odbioru tego auta w tym kolorze. To nie jest GT4 od Waltera, to jest A-klasa, no żółta A-klasa mi się nie podoba i to jest moje zdanie. Do wypożyczenia na jeden dzień super, bo nie znajdziecie A-klasy z bardziej odczuwalnym kolorem niż z żółtym, no on się rzuca wszystkim w oczy. Chociaż z drugiej strony przeszkadza mi to, że jest w kolorze tramwajów, no. Jeszcze jedna procedura. Jak to wrunie, kurde, żyły mi podcina. Ciskasz gaz i cyferki skaczą ci tak szybko, jak w tej maszynie, w bokserze, w koło brzegu, jakbyś walnął. Masakra. To jest samochód, który mnie zaskoczył. Wiecie, ja cenię sobie w samochodach to, że są wielofunkcyjne. Sportowe auto, ale jak będzie trzeba zjeść jakieś tam dietę pudełkową, to sobie zjesz. Odpalasz sobie wszystkie programy, no i albo kolankiem sobie sterujesz, no i jesz. I to jest normalny, cywilny samochód. Bardzo fajnie, prowadzi się bardzo gładko, ale w tym aucie czuję się jak w Tesli tak naprawdę. Sam jedzie, ja nic nie robię. Nie, tego nawet nie będę robił, mam wstyd. To jest właśnie kastracja nowych samochodów. Smutne, z drugiej strony spoko. Z trzeciej strony tak dziwnie. No ale najważniejsze, że są emocje z jazdy podczas prowadzenia tego pojazdu. To jest w sumie najważniejsze. Gdzie pan wyjeżdża? Ale ten samochód jest też pewny. Mówiąc pewny, mam na myśli to, że manewrując nim między pasami czy na torze, jakie jeździcie, czujesz, że masz duże szanse na to, co właśnie chcesz zrobić. To oczywiście nie może być zdradliwe dla kierowcy, ale uważam, że ten samochód jest również dla osób, jakby ktoś chciał, nie wiem, wziąć go, kupić czy wypożyczyć, czy przejechać się po prostu nim, to jest samochód dla wszystkich. Jakby, jeśli nie masz zbyt dużej wprawy w prowadzeniu sportowych pojazdów, wsiadaj do A-klasy A45S, bez problemu sobie dasz radę. Nawet na 4 buty też cię uratuje w większości sytuacji. Muszę przetestować ten drift mode.
Bo jak zrywa trakcję na drugim biegu w napędzie na 4 koła, to drift może być ciekawie. Marek to jest fotograf, którego zdjęcia widzicie na moim Instagramie notorycznie. Marek, będziesz miał okazję zobaczyć, jak wyglądał launch control w tym aucie. Jesteś gotowy na to? Gotowy. I pyr, 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 pyr. No, spodziewałem się gorzej. Ale co, wyrywa, nie? Kręgi szyjne łamie. Ja to się nie spodziewałem na początku, naprawdę. Mówię teraz całkowicie poważnie. Wow. Czego innego się spodziewałem? Myślałem, że będzie gorzej. Kamera gotowa? Gotowa. No to jadę. Wyrosłem na blokach. Jedziesz. Oczywiście można sobie zmieniać kolor wnętrza, oświetlenia ambient, kolor jaki sobie weźmiemy, możemy sobie wziąć, teraz mamy fire red, sun yellow, coś takiego, glacier blue, kurde, dużo tych kolorów, naprawdę, kolor mix, ustawmy sobie kolor mix i jedziemy na Warszawę. Jeśli interesuje Was, ile kosztuje taki samochód, w tej konfiguracji, prawie faktycznie pełnej konfiguracji, kosztuje 320 tysięcy i sami ocencie, czy to jest dużo, czy mało. Pokażę Wam teraz. Opa! Przyspieszenie! Tak mniej więcej chodzi, bestia. A tak wygląda to, tak na spokojnie jeździ od 50 na godzinę. Teraz to już idzie, ale tak to spokojnie się zbierał. Ale też nie ma tragedii. Boże, jak ja się cieszę, że on jest dotarty już. Zahaczyłem jeszcze o Stadion Narodowy, ale to już takie końcowe ujęcia, bo cały dzień pracy, teraz troszeczkę czas na relaks i najlepsze, co może być w takich autach, czyli dobra muzyka, fajne oświetlenie ambient, no i jedziesz sobie po Warszawie. Bardzo dziękuję wypożyczalni Drive With It z Trójmiasta za wypożyczenie tego Edition One. Oni chyba jako jedyni mają w Trójmieście Edition One A45S, więc zapraszam Was do wypożyczania samochodu i bardzo dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o subskrypcji, bo to głupie, ale ważne. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!